Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Niemiecki w parę minut w nowym roku. I będziemy kontynuować temat gramatyki, czyli w dzisiejszym odcinku będziemy mówić o akuzatywie. W poprzednim mówiliśmy o datywie, o położeniu przedmiotów. Dziś będziemy mówić o akuzatywie. W akuzatywie pytanie to wohin, dokąd. Temu przypadkowi właśnie towarzyszy pytanie dokąd, również kogo, co. Będziemy mówić o przedmiotach, które można gdzieś tam położyć, czyli jest to przypadek związany z ruchem. I tutaj mamy czasowniki, które nam w tym pomogą, czyli legen, kłaść, i na przykład książkę możemy położyć na stole. Do tego właśnie ten przypadek nam będzie potrzebny, bo się będą te rodzajniki odmieniać. Strzałka właśnie symbolizuje tutaj ruch. Stellen, czyli stawiać, i na przykład wazon możemy postawić na stole. Oraz setzen, czyli na przykład kotka, Państwo pamiętacie z poprzedniego odcinka, kotka możemy na przykład usadowić na kanapie, posadzić go na kanapie, więc setzen to sadzać. Więc jak zmieniają się te rodzajniki w przypadku akuzatyw? Czyli wiemy na pewno, że pytanie temu przypadkowi to towarzyszy wohin, bo będziemy mówić dokąd coś kładę. Kładę na przykład książkę na stół, więc jest to związane z ruchem i te rodzajniki będą się odmieniać. I mamy tak. Der zamienia się na den. Die pozostaje die. Das pozostaje das. I liczba mnoga się w sumie też nie zmienia, pozostaje die. Więc trzeba zwrócić uwagę tylko na rodzaj męski, der, i zamienia się on na den. I tu widzimy powyżej, jeszcze zaznaczyłem, że dodatkowe pytanie, które należy do tego przypadku, to kogo, co. Za chwilę dowiemy się dokładnie, o co chodzi. Przypomnę tylko, że do określania, gdzie co leży albo gdzie możemy coś położyć, przydają nam się słówka, które pojawiły się w poprzednim odcinku, tylko tak dla przypomnienia: auf, neben, hinter, unter, vor, in, über, zwischen, an. Nie będę ich tłumaczył, ponieważ powinniście znać Państwo znaczenie tych słów już z poprzedniego odcinka. Więc mamy przykład. Auf, czyli na, das Buch, książka, der Tisch, czyli stół, i oczywiście der zamieni się na den, tak jak wspominałem, a do tego przykładu będziemy potrzebować czasownika legen, czyli kłaść. I tu widzimy na obrazku, że kładę książkę na stół. I takie zdanie przykładowe to będzie ich lege das Buch. I tutaj właśnie już pojawia nam się to pytanie, kogo co kładę. Czyli ich lege das Buch, kładę książkę auf na den Tisch, czyli na stole. I tutaj dokąd kładę tą książkę, wykonujemy ten ruch. Dlatego zmieniamy der Tisch na den Tisch, ponieważ jest to akuzativ. Przy czym kogo co kładę na stole, to też jest akuzativ. Zaraz się o tym też bliżej przekonamy. I mamy pierwsze zadanie dla Państwa po tym całym wyjaśnieniu. Wohin legst du den Ball? I tak jak powiedziałem, kogo co kładę? Tutaj mamy der Ball, czyli Państwo kojarzycie już piłkę. Czyli wohin legst du den Ball? Czyli dokąd kładziesz tę piłkę? I tutaj też się nam odmieniła piłka der Ball na den Ball. I oczywiście kładę piłkę na łóżko. I teraz jak przejdziemy do następnego slajdu, to mamy rozwiązanie. Czyli ich lege den Ball, bo kogo co, czyli den Ball, czyli der zamieniło się na den, auf das Bett, na łóżko. Jako że das Bett jest rodzajem nijakim, a mówiliśmy, że das się nie zmienia, to das Bett pozostaje bez zmian. Przejdziemy do kolejnego slajdu i tu kolejny przykład. Tym razem już nie przejdziemy tak szybko do rozwiązania, tylko Państwo sobie postaracie się rozwiązać
ten przykład i z opóźnieniem przejdziemy do kolejnego slajdu z rozwiązaniem i mamy tak. Wohin legst du das Buch, czyli dokąd kładziesz tę książkę i tu mamy oczywiście das Buch, rodzaj nijaki oznaczony kolorem zielonym i der Tisch, czyli stół, czyli powinno być, że ja kładę tę książkę na stół. I teraz proszę sobie chwilę pomyśleć, można teraz sobie nawet zatrzymać na chwilę odtwarzanie, żeby może dłużej się zastanowić. A my przechodzimy już do rozwiązania, czyli mamy ich lege das Buch auf den Tisch. Mówiliśmy kogo co kładę, czyli też akuzatyw, czyli kładę książkę, książka, czyli das Buch się nie zmienia, auf na den Tisch, na stół, ponieważ der zmieniło się na den. I przechodzimy do następnego przykładu. Mamy wohin hängst du das Bild, czyli dokąd wieszasz ten obraz. Mamy das Bild, rodzaj nijaki oczywiście, i mamy die Wand, czyli ścianę. Ja podpowiem tylko Państwu, zanim weźmiecie się Państwo za ten przykład, że tutaj użyjemy takiego przyimka an. Tu będzie, że wieszam obraz przy ścianie, dosłownie to an będzie użyte. Tak mają, nie będzie na pewno auf, także od razu mówię, że należy użyć an. No i jak wiecie już Państwo, my przechodzimy do rozwiązania i mamy ich hänge das Bild an die Wand. I oczywiście mamy an die Wand, das Bild, jak widać nic się nie zmieniło, ponieważ w akuzatywie zmienia się tylko der na den, czyli na rodzaj męski trzeba zwrócić tutaj uwagę. Reszta pozostaje bez zmian. Przejdźmy dalej. I w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Państwa błędy. Jak widać, mamy tu zestawienie wyrazów, które się dzisiaj pojawiły i coś tu się oczywiście nie zgadza. A mogę oczywiście Państwu powiedzieć, co? Jest to na pewno rodzajnik słowa. Niektóre są prawidłowe, niektóre nie. Podpowiem tylko, że też kolor ma znaczenie. Także tu możecie Państwo sobie też zatrzymać na chwilę i się zastanowić, w komentarzu napisać rozwiązanie. A my przechodzimy oczywiście dalej. Narysowałem dla Państwa taki obrazek, żeby zestawić tutaj te dwa przypadki, czyli datyw i akuzatyw, żebyście Państwo widzieli, jaka jest różnica. Mamy tak, akuzatyw związany jest z ruchem, czyli jeżeli coś gdzieś kładę, dokądś idę i tak dalej, to będziemy używać wtedy w przypadku akuzatyw. Natomiast w datywie jest bezruch, czyli akuzatyw to ruch, a datyw to bezruch. Tu w chmurkach mamy to zapisane. I teraz ten obrazek. O co chodzi w tym obrazku? Ten obrazek pokazuje nam chłopka, który skacze z dachu. Czemu? Nie będziemy się nad tym zastanawiać, to nie jest istotne, ale ważne, co on w trakcie tego upadku robi. On krzyczy. Ten obrazek właśnie ma posłużyć temu, żebyście Państwo zapamiętali, jaka jest różnica pomiędzy datywem a akuzatywem. Czyli jak on skacze z dachu, krzyczy aaa, czyli a jak akuzatyw, on wykonuje ruch, spada z dachu. Natomiast kiedy już spadnie, to posłuży nam tutaj takie słówko, które świetnie sygnalizuje o tym, że upadł, czyli dup. Czyli a dup, takie śląskie wyrażenie, więc nie będziemy tego uznawać za przekleństwo. I czy jakiś wulgaryzm, czy cokolwiek innego, to nam posłuży do tego, żeby zapamiętać, że jest to datyw, czyli a jak akuzatyw, a dup, czyli d jak datyw. Mam nadzieję, że ten śmieszny przykład do Państwa przemawia. To tak, żebyście zapamiętali oczywiście, że akuzatyw to ruch, a datyw to bezruch. A teraz tak na poważnie dowcip na zakończenie, czyli der Witz. I w tym dowcipie pojawi się der Schüler, czyli uczeń, który przeżywał na kursie różne emocje związane właśnie z gramatyką. Uczył się tego i uczył. W końcu wychodzi z kursu, już jest tak zmęczony, że nie może dojść na nogach do domu, więc wzywa taksówkę. A jest to dowcip, proszę Państwa, filmowy, więc zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że zrozumiecie
Państwo, o co w tym dowcipie chodzi. Jeśli nie, to proszę zostawić oczywiście komentarz. I uwaga, przechodzimy do filmu. Następny slajd. Widzieliście Państwo tą krótką historyjkę. Ten Schüler, czyli uczeń, wezwał taksówkę, wsiadł do tej taksówki. Taksówkarz się go zapytał, wohin, a on odpowiedział, ja, ich weiß, akuzativ. Mam nadzieję, że rozumiecie Państwo przekaz. I to wszystko właściwie w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że rozumiecie Państwo teraz różnicę między datywem i akuzatywem. Oczywiście w przyszłych odcinkach będziemy jeszcze omawiać gramatykę, zrobimy sobie zestawienie też tych przypadków, porównamy je też odpowiednio, żeby wszyscy wiedzieli dokładnie, jak korzystać z tych tabel gramatycznych, bo na pewno nie należy uczyć się ich na pamięć, ale to w kolejnych odcinkach też będę Państwu o tym mówił. Także dziękuję bardzo za oglądanie i bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.